Rok 1930. Republika Weimarska zmierza już ku swojemu upadkowi. W kwietniu tego roku ma miejsce premiera filmu Josefa von Sternberga, którego głównymi tematami są dwie kwestie: szkoła i miłość. To opowieść o nauczycielu, który swoje frustracje przelewa na uczniów, a podczas nadgorliwego tropienia młodzieńczych wykroczeń swoich podopiecznych znajduje swoją sympatię w postaci Marleny Dietrich. Jaka to będzie relacja i czym się ona zwieńczy? Musicie to już Państwo sami zobaczyć w produkcji, która swego czasu odniosła wielki sukces ówczesnej krytyki i publiczności. Przed Państwem Błękitny anioł.